Moim rozmówcą jest Złotnik Czesław, witam. Dzień dobry, jestem z zawodu architektem, z zamiłowania konserwatorem zabytków architektury i zabytków techniki zegarowej, zegarów zabytkowych wieżowych. No, zegarami wieżowymi zajmuję się od prawie 25 lat. Na swoim koncie mam prawie 20 zegarów wyremontowanych, uruchomionych. Jest to moja pasja, jest to zajęcie dodatkowe. Także, że... Tu jeden zegar za nami jest. To jest fragment tylko zegara, jest to kozioł zegara wieżowego z kościoła w Lipianach, który w tej chwili jest u mnie w pracowni remontowany. Jest to kozioł, jest to jeden z największych mechanizmów, jakie do tej pory udało mi się remontować i konserwować. No nie udało się go przywieźć, po prostu jest tak duży, że tylko przywieźliśmy kozioł. No i parę ciekawostek związanych z tym zegarem. Jest to zegar z 1913 roku, wyprodukowany przez Georga Richtera, zegarmistrza z Berlina. No, początek XX wieku, tu mamy jedną ciekawostkę, jest to zegar obciążnikowy, którego obciążniki podnoszone są silnikiem elektrycznym, a silnik włączany jest tym mechanizmem, włącznikiem i wyłącznikiem migowym. Reprezentuję tutaj też jedno z czterech przykładni wskazań tego zegara. To są wskazówki, które są na zewnątrz widoczne. Natomiast moment napędowy z zegara do wskazówek jest przenoszony tu za pośrednictwem tej osi minutowej. Tak działa przekładnia wskazań zresztą każdego zegara wieżowego. Jednym z elementów, który też przywieźliśmy tutaj na festiwal, to jest tak zwany aerodynamiczny regulator prędkości bicia godzin, mechanizm bicia godzin i mechanizm bicia kwadransu. W momencie, kiedy mechanizm działa i zegar bije, ten element obraca się z określoną prędkością, hamowany przez te blachy, które tutaj powietrze jako czynnik hamujący. W momencie, kiedy mechanizm gwałtownie się zatrzymuje, ten element wytraca swoją prędkość i jest mało, nie zużywa się. Natomiast tu jeszcze mamy coś takiego. To jest tarcza ustawcza właśnie tegoż zegara z kościoła w Lipianach. To jest element, który pokazuje, można na podstawie tej tarczy określić, która godzina jest na wieży. Te cztery kołki informują nas o tym, że zegar jest kwadransowy, czyli kwadransowy, bije cztery kwadransy. Jeden kołek odpowiada za bicie kwadransów 15 po, ten odpowiada za bicie w pół do, ten odpowiada za bicie za 15 i ten kołek odpowiada za bicie pełnej godziny. Jeden kwadrans 15 po, dwa razy bije w pół do, trzy razy bije za 15 i o pełnej godzinie bije cztery razy. Za chwilę odzywa się niższy gong, który bije tyle razy, jak o godzinę pokazuje. No to można po tym kole stwierdzić, że to jest zegar, który bije kwadranse. Są tutaj określone minuty, podziałka minutowa i na tej podstawie można określić, jaką godzinę zegar pokazuje. Pamiętasz, od czego zaczęła się twoja pasja? No to bym musiał sięgnąć do dzieciństwa, kiedy mojemu dziadkowi psułem zegarki i budziki i mogłem to robić bezkarnie. Także to się zaczęło od tego. A ponieważ jestem modelarzem, jestem architektem, inżynierem, więc mnie to interesuje po prostu. No i tak do dzisiaj to trwa. A mniejszymi zegarkami też się zajmujesz? Nie, dlatego że to po prostu wymaga innego warsztatu, no troszeczkę innej wiedzy i innego podejścia. Ja zawsze żartuję, że do moich zegarów potrzebuję szkła pomniejszającego, a nie powiększającego. Zajmujesz się renowacją istniejących już zegarów, a czy masz w planach albo w ogóle gdzieś tam z tyłu głowy, żeby może kiedyś samemu zbudować taki zegar? Tak, mam taki plan, projekt, ale no doba ma tylko 24 godziny. I po prostu na to czasu nie ma, ale myślę, że coś się uda coś takiego zrobić. To jest twój pierwszy raz na tych targach? Nie, już jestem tu drugi raz, tutaj właśnie z kolegą moim znakomitym, który reprezentuje XXI wiek, Jerzym Jurkiewiczem, prezentowaliśmy w zeszłym roku zegar z katedry kamieńskiej, zegar wieżowy, synchronizowany z komputerem i synchronizowany z zegarem odbierającym sygnał DCF. Także no, jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, może nawet w Europie, gdzie bez uszczerbku dla substancji zabytkowej zegara mechanicznego regulujemy jego chód przy pomocy zegara
elektronicznego, współczesnego, 21-wiecznego. Także jedno i drugie można pogodzić w sposób taki zgodny z zasadami wiedzy technicznej i sztuką konserwatorską. A jeśli chodzi o sam festiwal, to pewnie miałeś już okazję się trochę zaznajomić z innymi stoiskami. Tak, oczywiście, i to tutaj spotykamy się w gronie naszych znajomych, naszych kolegów, naszych pasjonatów. Ja to zawsze śmieję się, że znowu spotkają się wariaci, którzy mają bzika na punkcie właśnie tych naszych zegarów i to jest takie miłe spotkanie, gdzie można podzielić się wiedzą, bo ta wiedza jest bardzo ogromna, bardzo wszechstronna i taka wielodyscyplinarna, interdyscyplinarna. Także taki festiwal, zawsze wyjeżdżam z tego festiwalu ubogacony jakąś tam wiedzę, troszeczkę więcej wiem niż przed festiwalem. Dziękuję Ci. Również dziękuję. Dziękuję bardzo.